Witajcie na niezwykłej wyprawie do starożytnej Grecji, gdzie przekonamy się, że nie tylko współczesne gwiazdy mają burzliwe i pełne skandali życia. Naszym dzisiejszym bohaterem będzie Alkibiades, jeden z najbardziej kontrowersyjnych, znanych nam Greków, którego historia mogłaby posłużyć jako scenariusz dla niejednego kasowego filmu w Hollywood. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zadarł z Atenami, zdobył Spartę, uwiódł królową, a potem przeszedł na stronę Persów, to oglądajcie dalej, bo zapowiada się nie tylko komedia pomyłek, ale i lekcja historii, jakiej nie znajdziecie w podręcznikach. Alkibiades, urodzony mówca, polityk, arystokrata z ciągotami do skandali, postanawia osiągnąć sławę. Jego pomysł? Wojna. Alkibiades widział to jak wielkie show, zapowiadając wojnę z Syrakuzami z takim entuzjazmem, że połowa Aten już szykowała popcorn. Miało być bogactwo, splendor i oczywiście przygoda. Nasz bohater organizuje wyprawę, aby zdobyć Syrakuzy, ale tu zaczyna się prawdziwa komedia pomyłek. Wszystko szło zgodnie z planem, aż nagle ktoś, kto najwyraźniej miał gorszy dzień, obciął członki posągom Hermesa w całym mieście. Wybuchł skandal, bo takie zniszczenie posągów to w Grecji nie żarty. Ateny zrobiły się wściekłe, szukały winnego, a ich trop prowadził do kogo? Tak, oczywiście do Alkibiadesa. Nasi starożytni Grecy stwierdzili, że nic nie załatwi sprawy jak sąd. I postanowili ściągnąć go z powrotem. Ale nasz czarujący bohater doszedł do wniosku, że ucieczka to najlepsza opcja. Postanowił więc zabrać swoje umiejętności aktorskie i wdzięk do Sparty. Wyobraźcie sobie miny Spartan, kiedy do ich miasteczka wkracza Alkibiades, a zamiast walki oferuje pomoc w walce z Atenami. Ironiczne? Oj, bardzo. Wkrótce okazało się, że Spartanie pokochali jego zmysł strategiczny, a Alkibiades stał się ich nowym doradcą. Rzucił więc nowe pomysły, by osłabić Ateny, a Spartanie pod wpływem jego czaru zaczęli naśladować jego styl jak nową modę na tuniki. Wszystko szło zgodnie z planem. No prawie wszystko, bo Alkibiades zrobił to, co robił najlepiej. Czyli skomplikował sytuację, uwodząc królową Sparty, Timaję. Kiedy wieść o romansie dotarła do króla Agisa II, poczuł się on mniej jak król, a bardziej jak mąż zdradzony przez lokalnego celebrytę. Spartanie podjęli decyzję. Alkibiades musi zniknąć i to na stałe, ale nasz bohater miał w zanadrzu jeszcze jeden trik i postanowił, że ucieknie do Persji, czyli krainy wschodnich bogactw i nowych możliwości. Wylądował więc na dworze perskiego satrapy Tisafernesa. Tam, w całkowicie innym klimacie kulturowym, zaczął swoje show od nowa, przekonując Persów, że Grecy, czyli jego byli przyjaciele i wrogowie jednocześnie, potrzebują kogoś, kto podzieli ich na pół. Oczywiście, Alkibiades miał na to plan. Zamierzał grać na dwie strony tak długo, jak tylko się da. To dopiero plan, prawda? Po drodze ten spryciarz odzyskał przychylność Aten, wrócił tam jako bohater i na nowo objął dowództwo nad flotą. To tak, jakby aktor po latach wrócił do Hollywood po nieudanej karierze w teatrze Off-Broadway. Tym razem Alkibiades znów podjął swoją starą grę o sławę. Niestety jednak jego historia skończyła się tragicznie. W 404 roku przed naszą erą, podczas pobytu w Tracji, Alkibiades został zamordowany przez najemników, prawdopodobnie na zlecenie dawnych wrogów, którzy wreszcie uznali, że jego show trwało zdecydowanie za długo. I tak kończy się historia tego greckiego Jamesa Bonda, człowieka, który przeszedł od bycia ateńskim celebrytą przez rolę doradcy Spartiatów, aż po doradcę perskich satrapów. Alkibiades wciąż jednak pozostaje jedną z najbardziej barwnych postaci starożytnej Grecji. Jego życie mogłoby być idealnym scenariuszem na hollywoodzką komedię,
i mam nadzieję, że dzisiaj mieliście okazję dobrze się uśmiać, odkrywając jego przygody. Jeśli historia tego greckiego łowcy przygód was zainspirowała, nie zapomnijcie subskrybować, bo jeszcze nie jedna tajemnica starożytności czeka, aby ją odkryć razem z nami. Zachęcam więc do obejrzenia mojego kolejnego filmu o wojnach Boga Jahwe, gdzie dowiesz się, co Izraelici robili 40 lat na pustyni. Zapraszam.